Hej, cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie, od razu zajęknięcie na początek. W czwartym odcinku z naszej serii Let's Play Spyro 2 Riptos Rage, znanej też jako get out of here, get the fuck out of here. Nie, jak się nazywał ten drugi tytuł, Boże? Get away from Glimmer, tak. Dzisiaj, dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ dzisiaj przejdziemy sobie dwa portale poboczne. Jeden słoneczny, Sunny Beach, oraz drugi, troszeczkę mroczniejszy, Harakos. Zaczniemy sobie dzisiaj troszeczkę od bardziej takiego radosnego, czyli Sunny Beach, której spotkamy się z kolejną przygodą i z kolejnymi postaciami, które będą po prostu potrzebowały naszej pomocy, której im oczywiście udzielimy. Jak widzicie, tutaj obecne ludki posiadają następujący problem. Hi Sparrow, it's a good thing you're here. If you can help ship it those baby turtles over there to Safety, I'll be mighty grateful. Czyli jeżeli byśmy mogli zagonić te żółwiki do jakiegoś tam domu, to byłby bardzo wdzięczny. No i oczywiście musimy poprzez żółwia, tego żółwia, go, że tak powiem, przetransportować na właśnie ten przycisk. A przy okazji sobie zbierzemy wszystkie diamenciki, które znajdują się pod wodą. I w tym odcinku raczej sobie przejdziemy chyba wszystkie takie misje. Dzisiejszy odcinek możliwe, że będzie długi, ale w kolejny już będzie... już wszystko mam oczywiście wykminione, bo kolejny odcinek to będzie odcinek, w którym po prostu pokonamy sobie jeszcze jedną ostatnią planszę oraz bossa. Tak więc czekajcie, ja sobie ściszę w słuchawkach, bo jest cholernie głośno. Dobra, coś mi spadło. Nic nie widzę, dobra. No okej. Tutaj są różne, tutaj na przykład jest kaczka, która posiada, że tak powiem, dwa życie, zobaczcie sami. O, trzeba go dwa razy, że tak powiem, dziabnąć z ognia. Albo z... nie, z rozpędu chyba się nie da, nie wiem. Okej. Dobra, kolejny z głowy. No i jak to zwykle bywa w Spyro, dzisiaj sobie pogadamy tak po prostu bez sensu, bez żadnego ładu składu, czy tam innego pierdzielenia, sorry. Oczywiście tego żółwia będziemy musieli znowu zapędzić na to koło. On teraz powinien sam wejść, dobra. I te dzieciaki po prostu musimy eskortować, bo jest niebezpiecznie niestety. Jest niebezpiecznie, jeżeli chodzi o właśnie tego typu miejsca. O, w tym miejscu nie znajdziemy wszystkich tych orbów, ani tych diamentów, więc niestety będziemy musieli poczekać aż do kolejnego świata głównego, w którym nauczymy się dopiero tam. Okej, kolejny, 11, posiadamy 7. Do tego facia pójdziemy sobie... Do tego facie pójdziemy sobie później bodajże. Okej. Tutaj są jeszcze inne orby. Tam jest bodajże tak, tam jest ten do strzelania czy coś tego typu. Tam po prostu trzeba strzelić tym. Zresztą zobaczycie później. Czekajcie, czy coś tutaj jest. Nie, nic tu nie ma. Dobra, lecimy dalej. Dzieci, gdzie jesteście? Hej dzieci, jeśli chcecie do domu wrócić na czas, przed ekranem dziś zapraszam was. Ta melodyjka ze Smurfów i od razu uśmiech na ustach. Okej, okay. Teraz tego, dobra. Nurkujemy, nurkuj. O Jezus, tak szczerze mówiąc jest trudne sterowanie, naprawdę. Jakieś takie, nie wiem, dziwne, może nie aż tak bardzo trudne, ale ciężkie. Dobra. I tam jest właśnie kolejna misja, której niestety nie zrobimy, ponieważ no nie posiadamy umiejętności wspinania się po drabinach, co jest bardzo ciążliwe. Ale dobra, tutaj możemy sobie troszeczkę ponurkować i spróbować sobie coś dziabnąć. I tutaj jest dosyć fajny taki motyw, że jeżeli wciskam ogień, to robią się bąbelki takie.
dosyć fajnie wymyślone i zrobione. Jeszcze tego. Jeszcze trzeba w tego trafić. O, centralnie. I w tego też. Okej, okay. I możemy wracać chyba, tak? Tak mi się wydaje. Chyba, że możemy sobie, odkryjemy od razu. Tak. Nie mogę, muszę się nauczyć najpierw. Najpierw wspinania po drabinach. Dobra. Żółwiu, czy mogę ci pchnąć w dupkę? What? Dawaj, lecisz. A, ja po prostu muszę go... No nie, trafię? Trafiłem? Jest, chyba tak. Chyba się udało. Tak, udało się! No i tutaj, jak widzicie, te plansze nie są długie, jednak misje poboczne dla nich są jeszcze dosyć uciążliwe. Thank you, young dragon. The baby turtles will be saved up here. Please take this talisman as a token of your graduate. Czyli dostaliśmy talizman. Sunny Beach talizman. I oczywiście możliwość powrotu do domu, jak to zwykle bywa. Jednak my do tego powrotu do domu nie wrócimy, przynajmniej nie tak prędko. Musimy wykonać najpierw jedną misję. Która może nie jest aż tak ciężka, jakbyście się spodziewali. Po prostu naszym zadaniem jest... otwarcie, że tak powiem, wszystkich... Okej... Okay. O! Bo posiadamy teraz możliwość tak jakby strzelania po prostu z naszego pyska ogniowego, że tak powiem. Okej... Okay. Czy gdzieś jeszcze? Chyba nie. Czekajcie. Dobra, to lecimy sobie naładować. Można oczywiście ładować sobie w nieskończoność, żeby nam się po prostu nie zmarnowało. O, tu zielony diament zapomniałem. Zapomniałbym o nim. Oczywiście jeszcze możemy... O tak, dokładnie. Wow, dosyć dużo. Okej, i jeszcze sobie walniemy o tam. Dobra. Jest git i zbierzemy sobie teraz wszystkie diamenty, które spadły. Bo oczywiście diamenty się przydadzą do zapłacenia temu frajerowi misiowi. A ja sobie nie trafiłem. Dobra, powerujemy się znowu i lecimy jeszcze raz. Tym razem jest troszeczkę dalej niż wcześniej, ponieważ musimy teraz się zanurzyć. I polecieć tutaj bodajże. Jeszcze jeden? Gdzie jeszcze jeden został? Dobra, pamiętam, to już będzie przy wyjściu. W sensie przy tam do wyjściu już do głównego świata, tak więc. Okej. I lecimy. Nie jest to jakaś trudna misja, po prostu mozolna. I tutaj bodajże gdzieś, tak? No dokładnie. Okej. Okay. Impressible, most impressive. Please take this sacred thing magic as a token of your everlasting graduate. Ja pierdzielę. Małe dzieci tego nie zrozumieją. O czym wy pierdzielicie? Dobra. I to jest maksymalna ilość diamentów oraz gemów, które możemy zdobyć na tej planszy. Ponieważ no, wymagana jest tutaj wspinaczka po drabinkach. Kiedy będziemy już to umieli, będziemy mogli oczywiście zrobić inne misje. Tylko jak na razie no, po prostu nie możemy nic teraz zrobić, że tak powiem. Jak tylko wrócić do... nie, dobra, jeszcze raz. Czekajcie, bo jestem ciekaw, czy to działa. Jest tak jakby podwójny skok. Tak mi się wydaje. A, dobra. I tutaj mała historyjka. O Jezu. Okej. Trochę dziwny sposób zabawy, znęcanie się nad kaczorami, ale no dobra, co ja dyskutować będę. Nie moja sprawa. Dobra, i lecimy sobie teraz ze słonecznej plaży, z pięknego miejsca, gdzie słońce praży i można się opalić. Przenosimy się do mrocznego świata Hurricanes, który niestety nie posiada słońca, jeżeli chyba co nie, jakieś tam posiada. Jednak mrok tutaj bardziej dominuje niż nasze słońce. I historia jest właśnie taka.
no wszystko można streścić w krótkiej historyjce 5-sekundowej. Chodzi o to tutaj, że po prostu nasi... No wszyscy zresztą sami widzieliście, o co chodzi. Mają kłopoty z Gear Grinders, nie wiem co znaczy dokładnie. Mamy zniszczyć wszystkie diody. Mamy znaleźć wszystkie diody, umieścić je w odpowiednich miejscach, bla 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 bla. Takie różne pierdoły. Na przykład tu jest dioda, czyli mamy jedną diodę. I tą diodę po prostu musimy wsadzić w miejsce, gdzie powinna ona leżeć. Okej. Tak więc to jest tak jakby troszeczkę miasto prądu, miasto coś tego typu, miasto technologii, coś tego typu, wiecie o co mi chodzi. Zawsze rozwalałem te wiatraki, nie wiem dlaczego, zawsze. Po prostu takie jakieś moje przyzwyczajenie, myślałem, że będzie... Tak, tutaj dosyć wkurzające są momenty, w których musimy rozwalić i robota, i tego... to coś. Okej. I teraz... No właśnie, te roboty dosyć wkurzające są, szczerze wam powiem. Czasami trudne do rozwalenia. No ale widzicie, jak tutaj się wszystko miewa, że dosyć ponury widok, dosyć ponura kraina, no ale no, każda kraina ma własną atmosferę. I powiem wam, że w następnym odcinku kolejna kraina jest dosyć dziwna, ale to już szczegół. Okej, i teraz, czekajcie, teraz gdzieś tam chyba, czy... No można tutaj, tu są jeszcze diamenty. No i dobra, lecimy z tej lokacji, lecimy do kolejnej. Niektórych właśnie wymagane są dwie takie lampki, żeby po prostu wyłączyć dwa naraz, ponieważ no, są takie dwie. No i dobra. Oczywiście tutaj nie obejdzie się również bez żadnych... nie obejdzie się bez misji, które na tej mapie są wyjątkowo długie, szczerze wam powiem. Ciężkie do zrobienia i długie. No nie, pierwszy raz dostałem w tej grze, w sensie, a nie, już raz dostałem. Zresztą nieważne. O, drugi raz, dziękuję bardzo. Na szczęście tu są myszki, że tak powiem. Kurna, czy te wiatraki są jakimś, nie wiem, easter eggiem, czy co? Nie ogarniam, jest, można je rozwalić i tak dalej. Nie wiem, troszeczkę nie ogarniam. Czekajcie, znalazłem sobie myszkę, jest myszka. Dobra, zjadaj. Smacznego. I jeszcze tej strony. Ja tam nie poszedłem, ponieważ tam jest misja, pójdziemy sobie do niej później. O Jezu, zapomniałem. O Jezu. O Boże, ale spierdzieliłem, 10 żyć mi zostało. Ajajajajaj. Dobra. A, pudło. Idealnie trafiłem. Szczerze mówiąc, to nawet nie celowałem. No Jezu, właśnie nie lubię tego, że od razu po zabiciu tego robota... Wow, było blisko. O, rozdzielił się. Dobra. Okej. Już 1000 przekroczyliśmy diamentów, fajnie. Udało się. Dobra, czy tutaj wszystko raczej... A, jeszcze sobie wiatrak może rozwalmy. Nie wiem, co one dadzą, ale... Zawsze coś. Okej. I tutaj jeszcze jest ostatnia lokacja. I oczywiście te wszystkie lokacje będą połączone tak jakby w jedną całość poprzez jedną misję, ale to zobaczycie. A, pudło! Dziwne, że mnie zaatakował ten robot, ale dobrze, to już szczegół. Jeszcze tam. Rolo. Okej, ja jeszcze tam bym zapomniał. O kurczę, tutaj ogólnie jest jakieś przejście tajne. Okej. Wow, nawet nie spodziewałem się, że go zabiję, ale dobra, szczegół. Okej. Właśnie niebezpiecznie jest tak szarżować na granicy, żeby rozbić właśnie te dzbany, nie wiem. O, jeszcze tam? A nie, dobra, nie, nieważne, nic nie mówiłem. Okej, już ponad 1100 nawet.
Okej, okay. I ostatnia lampeczka. No i wyłączyliśmy wszystkie, że tak powiem, nie wiem, bariery, można by to tak nazwać, bariery. I tutaj, thank you Spyro, you have deactivated you all of electric barriers. We have been guarding this talisman from the gear grinders. Please take it and as a reward. Czyli to po prostu w zamian, jak to zawsze bywa, dostajemy talizman. I jak to zawsze bywa, nie kończymy jeszcze odcinka, ponieważ zostało kilka misji do pokonania. Tak, dosyć wkurwiających, wam powiem. Okej. Okay. Naszym zadaniem teraz jest, że tak powiem, te wiatraki zwolnić poprzez właśnie coś tego typu, czyli rozwalanie, rozwalanie tego, wiecie, tego całego gówna. Dobra, jeszcze tutaj można oczywiście za pomocą super szarży rozwalić oto. A, teraz się ścięło, wyskit, to dobra. Jeżeli dobrze pamiętam, to... Czekajcie, gdzie był jeszcze jeden? Kurna, nie trafiłbym. Trzeba idealnie wymierzyć, tam jest już dosyć trudniej. Bo to nie tylko te dwa zostały, tam są jeszcze inne. O, jest, trafiłem. Udało się. I chyba wszystkie, tak? Nie, jeszcze jeden, jeszcze wejście. Jeszcze to wejście tutaj, żebyśmy mogli właśnie tam wejść. Wejście, powtórz jeszcze raz więcej razy wejście, żeby cię zrozumieli, wejście. No nie, właśnie tutaj trzeba maksymalnie skręcać. To jest wkurwiające. Dołup. O, teraz trafiłem. Minimalnie, ale trafiłem. Dobra, lecimy. Zresztą Spyro, zobaczycie, o co chodzi. Spyro, do you see that big building over there? The geared grinders are using to steal our electricity. Please help us by shooting down the machinery inside. Dosyć trudna misja, ponieważ tutaj jedyne, co jest trudne, to zapadające się później platformy, z które... I to... Które... Tam jeszcze zapomniałem. Nie, ja najpierw idę po te diamenty. O, dobra. Bo ja jakbym czegoś zapomniał, na przykład później z tego co zebrać, to byłby kłopot na przykład. A, zdążę. Czy zdążę, zdążyłem, spokojnie. Okej. Okay. I jeszcze coś tutaj jest, czy coś tutaj... Nie, tutaj po prostu jest... Jakieś takie dziwne przejście. No i tutaj się zaczyna. No właśnie. Tutaj się zaczyna, ponieważ tutaj trzeba idealnie wymierzyć. Niestety, trzeba się skupić. Tak więc troszeczkę mi to zejdzie się. O, zdążę. Tak, zdążyłem, dobra. Nie. Dawaj. Dobra, zdążyłem. Mhm, i teraz trzeba... Tutaj się na szczęście chyba nie zapadają, no. Okej, okay. I teraz trzeba tutaj dobrze wymierzyć. Dobra, udało się. Spyro, you bla 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 bla. O, orba dostałem tutaj? Okej. Okay. Czyli tutaj trzy orby można dostać. Tak, oczywiście. I tutaj trzeba oczywiście... Nie, kurczę, na szczęście tutaj mamy checkpointa za pomocą właśnie tego wiru magicznego. Tutaj trzeba właśnie też się skupić. No właśnie, o to mi chodziło. To jest tak wkurzające, że to jest masakra. Dobra. O, dobra, udało się. Ledwo, ale się udało. Teraz trzeba odpowiednio wymierzyć. No da... Kurde, moć! No właśnie, nie lubię tego poziomu, nie lubię tego. Często spadam tutaj. Jest słabo wymierzone. O, udało się. O, teraz nie spadnij, proszę, nie spadnij! Mówiłem, nie spadnij! Kurna.
Fucking shitted freaked asshole. Freaky asshole. Dobra. Dobra. Nie spadnij. Nie spadnij, proszę cię. Nie chcę spadać w takim momencie. I teraz gdzie? Bodajże tam. Tak, dobrze. O Jezu, no i tutaj się zaczyna. To co, to właśnie to, czego nie lubię. Wow, czyś by się udało? Tak, udało się. Wow. Spyro, help! The switch of turn of the gear to turn off the gear grinder factory is in that room, but it's awful noisy in there. Dobra. Co wystarczy zrobić? Po prostu. No i zostało wyłączone. Bla 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 bla. I tutaj dostaniemy orba. I została jeszcze na tej mapie jeszcze jedna misja. Dosyć wkurzająca. Pamiętam, zawsze tutaj spadałem. Musiałem się teraz skupić, przepraszam, że tak się zamknąłem nagle. A musiałem się skupić, zawsze tutaj spadałem, zawsze. A później się rozpiłem właśnie gdzieś tutaj. Dobra, teraz musimy się udać do... tutaj, chyba tak, tutaj. I tutaj będziemy mieli za zadanie... O, wszystko. Jak widzicie, tutaj właśnie takie jakieś typy zabierają taką kuleczkę. Arr, this gear grinder, Tavis, keep talking our light stones. If you can replace them all the and activate our Gatina Grenator, I'd be very grateful. Dosyć trudna misja, szczerze mówiąc wam powiem, ponieważ... zresztą zobaczycie. Musimy jak najwięcej tych kul posadzić na, że tak powiem, właśnie tych miejscach. I to jest trudne w tym, że co jakiś czas, na przykład teraz, słuchajcie. Nie, teraz nie było, ale teraz na pewno będzie, jak to wsadzę. Czekajcie chwilę. I teraz będzie. Nie, czekajcie, muszę to połknąć. I teraz na pewno będzie. Wódz? No właśnie. Skąd? Dobra. Jest pedał. No i właśnie. Okej. Czterech. Chyba, tak? Tak. Nie, pięciu. Dobra, udało się pięciu rozwalić. No i niestety właśnie oni wyłączają, co jakiś czas właśnie włącza się alarm i oni wyłączają te kule. Dosyć wkurzające, czyli monotonne inaczej. Niestety, ale trzeba będzie to przeżyć. Jeszcze jeden tutaj. Dobra. Jakoś się włączyło. Dosyć wkurzające, naprawdę. Misja jest, nie jest, jest mozolna strasznie. No właśnie. Czekajcie. Dobra, czyli tam gdzieś. Tak jest, pedał. Chodź tu. Pizdo. Dobra, tam jest pedał. Nie ma mowy nawet. Dobra. No i właśnie to, na szczęście tutaj jest ich limit, tak więc nie będzie problemu, jeżeli chodzi o... właśnie tego typu, że nieskończoność nam się będą respić, musimy to jakoś szybko zrobić. Okej, czyli gdzieś tam. Where? What? Nie ogarniam trochę. Jakiś dziwny alarm, nikogo nie było. No, jest. Ty pedale. Dobra.
Jeszcze jeden został, tak? Czy gdzieś on będzie zaraz? Jest tu gdzieś. Jesteś. Ty gnoju. Dobra. No i jak widzicie, 10 na 10. Teraz wystarczy po prostu je powkładać na miejsce i nie będzie problemu. Ten jeszcze. Jeszcze tutaj, tak. Jeszcze gdzieś jeden, tak? Czy jak to jest? Tak, jeszcze jeden. Gdzieś tutaj został wyłączony. Nie, tutaj jest całe 3. I czyli tam został jakiś gdzieś wyłączony. Dobra, jest. Dobra, jest, 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 jest. No i został ostatni, na szczęście. Dosyć monotonna misja. Nie jest, no jest dosyć ona trudna, szczerze mówiąc. Ponieważ gdy oni będą tak jakby żonglować w pewnym miejscu, to mogą nam uciec dosyć łatwo i niestety to jest dosyć wkurzające. Dziękuję Spyro za pomoc i tak dalej, bla bla bla, takie gadki, szmatki i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to był trzeci poziom, dzisiaj osiągnęliśmy wszystko na tej mapie. I możemy wracać do domu, tak, możemy wracać do głównego świata powoli. I udamy się już w następnym odcinku oczywiście do sna, do podwodnego świata, w którym, a zresztą zobaczcie sobie nawet filmik końcowy, jak trolują wielkoludów. Okej. Dobra, nieważne, jakieś debile. No i cóż, takie nerdy mi się coś skojarzyło z Vince'ów, w sensie jak było 4x4 samochód, to napisali równo się 16. Ohoho, taki kurny żart. No właśnie to są żarty nerdów, że tak powiem. Dobra, tak więc to był odcinek 4 ze Spyro, Riptos Rage. Tak więc cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. W następnym odcinku pokonam sobie już bossa. Mam taki plan. I mam nadzieję, że on się uda. Tak więc cóż, życzę wam wszystkiego dobrego w dzisiejszym dniu. Do zobaczenia i do słyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.